Witam Was po przerwie. Mamy 19 i tutaj pamiętacie, była gryka zasiana i ona przerosła, nie była skoszona. I teraz miała być koszona i siano miało gnić, albo miało być wywalone, albo gdzieś, nie wiem, złożone po prostu w tego, nie? To znaczy wywalone gdzieś do krzaków, nie? Ale pomyślałem, że wezmę i wpuszczę tutaj kamerunki, nie? Żeby trochę podreptały, trochę przegryzły i zobaczymy. Pochodzą, trochę pozbijają w dół. Jak na razie nie wiedzą, co mają jeść. Tak dużo tego jest. A tam na młodszej trawce, na małej, sobie działają. Wio. Baśki. Baśki. Szefowa. No i dwa dzikuski. Ten. I gwiazdeczka. Ale patrzcie się, jakie bębny mają. Gdzieś ma być ładna pogoda. Jabłek im trochę rzuciłem wczoraj. No, jabłek im trochę rzuciłem i część zjadły, bo gniją pod jabłonką. Nie ma co ten. Tam, szefowa, tam szefowa, tam, do góry szefowa, wio. Śmiało. No, szefowa, tam, szefowa. Tam. Szefowa. Tam. Szefowa. Wio. Wchodzimy. Bioróżnorodność. Dużo mają do jedzenia. I mogą sobie wybrać. Wybrać co chcą, nie? Nie są cały czas na tych samych trawach. Wpuściliśmy jej na taką, co są pierwszy raz na niej. I mają naprawdę dużo do jedzenia. O, jeszcze się zaczepiłem. Ale tu siatka wygląda słabo, bo nie ma kija na boku. Ale spróbujemy to jakoś. Znaczy nie ma kija. Nie jest naprężone. O, może będzie na chwilę. No i jedząc to, co chcą, nie? Raczej to, co chcą. Różne. Nie tylko siano, słoma, nie tylko taka krótka trawa. Tutaj jakaś wysoka, jakieś zioła, jakiś ten. No, ładnie. Tylko wadą ich jest może, że tak ubijają, nie? Bo tak jakby nie miały ten. Jak to się nazywa, jakby wadą jest, że ubijają, jakby miały to skoszone i rzucone, to pewnie przyjadły w dużym stopniu, nie? Dużo większym, a tutaj schodzą, zubijają i pół jest do wywalenia, nie? Jak nie więcej. No ale widać, że są pełne brzuchy. Teraz się do świeżej trawki dobiły. Ładnie. Na przykład zobaczcie tutaj, też mamy
bioróżnorodność, chociaż ta trawa średnio wyglądała. I mamy tak, mamy jakiś konicz, mamy trawę, jakieś żółte kwiatki. Po tej stronie już widzieliście. I nieraz je puszczamy do... znaczy puszczamy. Widzieliście na niektórych filmikach, że mają jakieś drzewa do obgryzienia. Już wam pokażę na przykład miejsce, w którym żerowały. O, tutaj z drugiej strony też mają drzewo, też sobie zjadają. Tam kolejne, tu cały lasek wycięły. Akurat to jest bardzo dobre u nich, że tak powycinały. Patrzcie, jaka przejrzystość. A tu taki gąszcz był, ledwo co było przejść z tą maczetą. Tak to obchodziły tylko z tej strony, z tamtej koło siatki i było zrobione. A teraz tak pięknie postarały się. Może by było teoretycznie pozbierać to, zrobić kubkę i to spalić, te gałęzie. I te wszystkie te... Ale czy to nie jest dokładanie roboty jakiejś niepotrzebnej? Na pewno wiem, że trzeba będzie popkaszać z jednej i z drugiej strony siatki i ten cały, jak to się nazywa, cały chmiel, o, ten dziki chmiel, co tak puścił się z tamtej strony, na tamtym końcu tej siatki jest bardzo duży. Siatka się ugina, nikt tego nie zerwał wcześniej. No i kolejną robotą, którą trzeba będzie zrobić, jest pod linkami. To już wygląda źle. Wygląda źle. Może ona jest za nisko też. Nie wiem, czy na przyszły sezon nie weźmiemy i nie przygotujemy całego wszystkiego od początku. Wysokości i tak dalej. I tak. Są bardzo sprytne owieczki. Nawet podobno górą gdzieś skakały. Gdzie zobaczyły, że jest nisko, się czegoś przestraszyły. No i tu jest w trawie i nie dziwne, że nie szczela, nie? Jest taka strata na energii, że dziś to postaram się zrobić. Będzie numerem jeden. No i patrzcie, i wracamy znowu do naszych owieczek, które do świeżutkiej trawy weszły. Jednak świeżutka, malutka. A tamte zajmują się świeżymi odrostami z góry. Co, na Włoci nie zje? Nie zje. To jest szefowa. Najbardziej mądra w stadzie. Bardzo mądra. Bardzo fajna owieczka. No i na wodzie są ten chwast. Patrz, jak fajnie ten zrywają po listku. Nie całych, tylko am. I listek. Teraz jest ten moment, co one wszystko jedzą, nie? Nie ma, nie wybierają w trawy. Dużą ilość trawy, dużej jakiejś suchej i tak dalej. Tak by masę przygotowywały. I pastwiska całkiem inaczej wyglądają, nie? Bo to, co było na wiosnę, że zostawiane i tak dalej, no to tu już jest... Są te takie żółte, raczej żółte, białe. Te takie duże, nie, już nie wiem, jak to się nazywa. Białe, już zapomniałem, ale nie szkodzi, będziecie wiedzieć, o co chodzi. I takie zostawiają, jakieś osty zostawiają i pokrzywy i tatarcuch. Zaraz będą jechać kurierzy koło naszego zagrodzonego pastwiska. Już drogę blokują od 5 minut, pewnie zaraz będą.
już jedzie jakiś serwisowy chyba. Jest, jedzie pierwszy, ładnie. Elegancko jak przeszedł. Ładnie idzie. Dawaj! I kolejny. Serwisowy, ładna obsługa. Fokus. Ciekawe, gdzie ich tak stracili. Pewnie tam pod górkę. O, i peleton z tyłu jedzie. To będzie szum. Sto metrów! I peleton. Ale będzie szum. Coś pięknego. No i serwisówki. I to jest pierwsza pętla, zaraz będzie druga pętla.